Wygramy! Chodzi o to, żeby tak grać przez 40 minut. Wiadomo, zdarzają się lepsze, gorsze momenty, ale jeżeli jesteśmy w stanie jak najwięcej razy zminimalizować nasze błędy w obronie, to na pewno będzie to miało wpływ na skuteczność przeciwnika. I kolejną rzecz, na którą musimy pracować, to zbiórka. Mamy taki skład, że mamy mocne piątki, które zbierają. My z Aaronem również musimy się postarać i walczyć każdą piłkę. Ale mówię, mam atletyzm w tej drużynie, mamy dużą zespołowość i zaprezentował w kolejnych meczach. Na początku nie szło w ogóle w obronie, w ataku. Musieliśmy poczekać bodajże 2-3 minuty, żeby zdobyć pierwsze punkty, ale jak już się poszło, no to myślę, że się odblokowaliśmy i pokazaliśmy, na co nas stać. Rzuty wolne to jakby tak zwane rzuty za darmo. Myślę, że w meczach przygotowawczych tych rzutów troszeczkę nie trafialiśmy i myślę, że dobrze się przygotowaliśmy, żeby je egzekwować w tym meczu. Wszyscy zagrali, wszyscy gdzieś tam zapunktowali bodajże, także to trzyma fajnie atmosferę i przede wszystkim nikt się tutaj z nas za bardzo nie namęczy, bo po 20 minut chyba gdzieś tam plus minus każdy grał, także ci podstawowi zawodnicy mogli też sobie odpocząć i przygotowujemy się do jutra. Zapominamy od razu o tym, co było dzisiaj, bo to był plan, że tak powiem, minimum, bo nie mogliśmy sobie pozwolić na porażkę dzisiejszą, a wszystkie siły i całe skupienie przenosimy na jutro, bo jutro nas czeka bardzo ważny mecz. First thing we'd like to say is congratulations to our team for the win, but we also want to say great respect for the Iceland fans and the support for basketball in their country. What a fantastic moment for basketball, Coach Craig Peterson and the staff and all the players. Fantastic, and that's what Eurobasket is about, celebrating the sport of basketball. So we were very impressed. I was really happy with the way we played today. We were very focused and concentrated. We executed our game plan. And as we said in the locker room, we wanted to play our game, and we did a lot better job of that today than the first game. We want to avoid getting too high or too low after the results, and we want to just prepare ourselves for the next challenge at hand. And I say great respect to our players and coaching staff, for the way we handled this challenge today.